4 miesiące temu emitowaliśmy materiał na temat tajemniczej śmierci Piotra Kmiecika. Wracamy do tematu. Przypomnijmy wszystkie najważniejsze fakty związane z tą sprawą. Sprawa dotyczy mojego bliskiego kolegi Piotra Kmiecika, który przyjeżdżał tutaj do Pogorzelicy po prostu na odpoczynek. Ostatnim razem, kiedy przyjechał, była to Wigilia w 2018 roku. Tak, zwykle. Myśmy 200 wyjechali grudnia. No jak go przywoziłem do Wrocławia, pod dworzec główny, i on dalej tam jechał w kierunku nad morze, tam gdzie miał to. On jechał po prostu do faceta, w jaki kolega niby jego był bardzo dobry, ten co miał ten pensjonat. Oto była osoba, która przyjechała trzeci raz z rzędu tutaj. Gdy przyjechał sam we Wigilię. Wydawało nam się to dziwne, dlatego zaproponowaliśmy mu, że skoro i Wigilię i tak robimy, no to zapraszamy go. No tak. Podziękował, ponieważ jest umówiony z kimś innym i nie skorzysta. Na początku stycznia już 2019 roku po prostu jakby rzekomo wyszedł na busa, miał wracać do rodzinnej miejscowości i ślad po nim zaginął. Aż do 26 maja 2019 roku, kiedy to odnalazł ludzkie szczątki. Okazało się, że są to jednak szczątki należące do Piotra Kmiecika. Coś się zmieniło w tej sprawie? Nic, jedynie policja nas prosiła o ten. Gdybyśmy przyjechali, żeśmy przywieźli te wszystkie rzeczy, które były zostawione. No, tam kilka pytań jeszcze dodatkowych było, no i na tym się zakończyło. Gdzieś widziałam tego faceta i to w Niechorzu. A gdzie w Niechorzu? Ale nawet w tej czapce. Kiedyś przy Muszelce, jak u Doroty z roboty szłam, ale to... A gdzieś przy jakimś sklepie, czy przy jakimś to knajpie? To przy knajpie było. I mi się zdaje na 100%. Jeszcze z jednym facetem stał. A z kim? A ja wiem, ja też nie znam. Wiem, że we dwóch stali. Tamten papierosa palił. Ten sam facet. A czemu go pani zapamiętała? Wie pan co, bo ja go parę razy widziałam. To nie raz go widziałam. Nie raz go widziałam. Też w tej czapce. Co jest najważniejsze? Piotrek nigdy czapki nie ściągał. Tamten kolega mi powiedział Piotka, że bez czapki go znaleziono, a on chyba oprócz spania to w czapce przebywał cały czas. A w Sylwestra pamięta pan, kiedy wrócił? Nie. Nie. Nie było go na Nowy Rok, go tutaj nie było. To znaczy w Sylwestra, jako w Sylwestra go nie było. Nie był tutaj? Nie. 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 Ale o której wrócił też nie pamiętam. Ja dotarłem do nagrań z nocy sylwestrowej, gdzie Piotr po prostu dzwonił do innego, także swojego bliskiego kolegi. Z tym, że na tych nagraniach nie słychać jakby Piotra głosu. Są to nagrania takie krótkie, kilkusekundowe. Nagranie z komunikatora zostało oczyszczone z szumów, a to efekt. Może ktoś z państwa na nagraniu rozpoznaje siebie lub znajomych. Liczy się każda informacja, która może przyczynić się do rozwiązania tej tajemniczej sprawy.